W przyszłym roku będziemy świętować 800-lecie Praw Miejskich Raciborza. Jest to okazja do tego, żeby tą okrągłą rocznicę uczcić w sposób wyjątkowy. Dlatego odważne i oryginalne pomysły są bardzo mile widziane, a jeden z nich ma nie tylko upiększyć miejsce, w którym żyjemy, ale również wpłynąć na powietrze, którym oddychamy. 800 drzew na 800 lat to akcja, dzięki której w ramach przyszłorocznego święta w Raciborzu ma być jeszcze bardziej zielono i ekologicznie. Z racji tego, że miasto jest uważane za taki zielony klejnot w tej naszej górnośląskiej rzeczywistości, miasto jest uważane za to miejsce, które jest odmienne od tego krajobrazu typowo przemysłowego, zurbanizowanego Górnego Śląska. I dlatego chcieliśmy niejako wzbogacić jeszcze bardziej tą naszą żywą, zieloną tkankę miasta, które też jak widać rozrasta się również na zielono. Stąd pomysł Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta na posadzenie nowych drzew, które będą symbolem zbliżającego się, a w efekcie minionego jubileuszu. Chcielibyśmy, aby to były różne gatunki drzew, żeby mieszkańcy też się do nas zgłaszali z tym, jakie to drzewa być powinny, żeby to były drzewa małe, średnie, duże, ale takie, które przede wszystkim by się utrzymały, które przez wiele lat świadczyłyby o tym, że taka rocznica w mieście była i że ona była dla miasta ważna. O tym, czy akcja dojdzie do skutku, zadecyduje wiele czynników, ale w założeniu ma ona angażować wszystkich mieszkańców. Urząd nie chce sadzić wyłącznie na swoich gruntach, ale każdy może to zrobić również u siebie. To jest też taki nasz troszeczkę ukłon w stronę w ogóle ekologii, bo generalnie rzecz biorąc mamy straszny problem w regionie z niską emisją. Te drzewa jednak zatrzymują te wszystkie spaliny, te wszystkie wyziewy, które z kominów gdzieś tam się wydobywają i bez wątpienia te 800 drzew sprawi, że ten poziom niskiej emisji będzie mniejszy. Przedsięwzięciu pomóc mają także placówki szkolne, a jego promocji organizacje ekologiczne. Czy w Raciborzu zasadzonych zostanie aż 800 drzew, to również, a może właśnie głównie, zależy od państwa.